Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, przychodzę dzisiaj z tematem bardzo gorącym, bardzo gryzącym. Komary dają się we znaki wszystkim. Nagłówki wszystkich portali internetowych tak naprawdę zaczynają się od tekstów o komarach, gdzie jest zdefiniowane, czym właściwie ten komar jest i jakiś on potrafi być przebiegły, jaki ma czuły węch. A propos naszej tematyki, ma tak czuły węch, że to, co go interesuje, co go wabi, potrafi wyczuć z odległości kilku kilometrów. No i jak możemy się przed nimi chronić? Podczas mojego ostatniego filmu bardzo mi kibicowaliście i współczuliście, że mnie tu komary gryzą. Postanowiłam w związku z tym zrobić coś w rodzaju testu na żywo i zastanowić się, czy perfumy w służbie walki z komarami się sprawdzą. Przyznaję, że kiedy robiłam tutaj wschody słońca, to próbowałam się raczyć wodą cytrusowo-ziołową. Tak byłam przekonana, że to pomoże. Właściwie wcześniej nawet zaczynałam od tej mojej lawendowej wody dwufazowej. Miałam wrażenie, że nie działa. Podobnie o Imperial Guerlaine Bonnie mówię. Psikałam się nim dość szczodrze i w upały znakomicie się sprawdzał, ale coś na te komary nie zadziałał. To było to oto. Dziecko perfumerii, które już liczy sobie wiele dekad. Stworzone dla cesarzowej Eugenii, po to, żeby pomogło jej w migrenach. Więc używałam cytrusowo-ziołową wodę. Tu jest też nuta lawendy i efektów nie było. No i oczywiście na jednym z tych artykułów, o których wspomniałam na początku filmu, wyczytałam, że właśnie lawenda nie bardzo pomaga odstraszać komara, wręcz przeciwnie, można nawet przyciągać. Więc wszyscy miłośnicy wód lawendowych, chowajcie je, jeśli wychodzicie na zewnątrz, ponieważ nie zadziała. Jedyne pozytywne działanie lawendy kontra komary to jest smarowanie się olejkiem przeciwko ukąszeniom, ja takowy mam. A co za tym działa przeciwko komarom? Otóż okazuje się, że perfumy mogą sobie radzić z komarami. Osobiście uważam, że perfumy są niedocenione i w wielu różnych sytuacjach mogą się sprawdzić. Była mowa o perfumach i zapachach w kontekście koronawirusa, odkażania i tak dalej. To myślę, że w kontekście komarowym jak najbardziej temat jest aktualny, bo okazuje się, że są trzy nuty zapachowe, trzy olejki eteryczne, które pomagają walczyć z komarami. Mięta, bazylia i eukaliptus. I bardzo często mięta w połączeniu z eukaliptusem jest podstawą takich naturalnych specyfików przeciwko komarom. Więc pomyślałam sobie, że przeglądnę perfumy pod tym kątem i wybiorę dla Was perfumy i może nawet tutaj na miejscu użyję tych perfum. Najpierw z nutą mięty i zaczęłabym od najważniejszego zapachu miętowego, jaki mam. Oczywiście perfum miętowych znajdziecie, czy z nutą mięty, znajdziecie całkiem sporo. Jeśli zaglądniecie na encyklopedie internetowe, tam będzie o tym całkiem sporo mówione. Natomiast ja wybieram takie, które są dość powszechnie znane. Więc zacznę od Herba Fresca Guerlaine. Ostatnio jestem w temacie tejże marki. I po prostu już pozwolę sobie zrobić taki test na żywo. Może jedną rękę sobie tą herbą freską nawilżę. Tu jest cytryna, tu jest konwalia, mięta, nuty herbaciane. Ogólnie to jest moim zdaniem taki zapach, który wybrzmiewa jak Nesteti, któraś z tych odmian Nesteti, taka właśnie herbaciano-ziołowa. Ale inne perfumy, które mogą Wam pomóc w walce z komarami, a zawierające nuty mięty, to no, może mój koszyczek, pomocniczek przybliżę. Tu są takie perfumy, które chyba mi się nie odważyła użyć, ale pokażę Wam, bo akurat mam flakoniki. To taka marka w miarę rozpoznawalna. Demeter, to od razu Wam pokażę. Oni mają w kilku, niewiele mają rodzajów flakonów, bodajże trzy albo dwa. I to jest jeden z nich. Mięta z czekoladą. Ja próbowałam tą miętę z czekoladą powąchać, ale wydaje mi się, że ona by tylko zwabiła te wszystkie trzmiele, nie trzmiele, więc sobie odłożę na bok, ale jeśli będziecie szukać w obrębie marki Demeter, to znajdziecie, oj, tu chyba z tyłu by się przydało czymś pokropić, to znajdziecie zapewne miętowe. Teraz takie znane, klasyczne męskie perfumy Jean-Paul Gaultier, Le Male, one funkcjonują oczywiście pod nazwą marynarzyk potoczną. Tu mam pusty flakonik. No to są wszechobecne perfumy, więc panowie, może, chociaż jest lato i ja zabroniłam używać tych perfum latem, w dobie pandemii komarowej czy klęski komarowej po prostu można wyjąć te perfumy. Chociaż była też wersja Le Beau Mal, taka świeża. Pamiętam, jak Francis Courquijean opowiadał właśnie o tym rześkim akordzie i tam miał być mocny akcent miętowy. Ogólnie ta marka ma wiele flankerów, a na przykład taki, więc już przy okazji pokazuję. Inne perfumy, które można
teraz z powodzeniem używać i one w ogóle znakomicie się teraz nadają. To jest Bleu de Chanel. Kto używał, a na pewno wielu panów używało te perfumy, to powiedzcie, czy kiedy nosiliście te perfumy, czy was komary gryzły. Tutaj, korzystając z encyklopedii internetowej Fragrantica, ma być nuta mięty. Versace Eros w tym pięknym flakonie. Nie mam tychże perfum, nawet nie mam flakonika, ale mam za to Acqua di Gioia flakonik. No pięknie wygląda. Powiem tak, oj, słuchajcie, coś jest na rzeczy, bo na tej ręce mnie nic nie gryzie, a tu mnie właśnie przed chwilą gryz komar. Acqua di Gioia też ma zawierać nutę mięty. Cool Water, czyli ogólnie te męskie perfumy. I takie, no Cool Watera wszyscy znają, więc mogę zacytować klasyka Cool Water, jaki jest, każdy widzi. Mugler Amen Crypto Mint. No taka moja wymowa. Azzaro, chociaż słuchajcie, zaczynają komary gryźć. Azzaro Aqua. No nie znam. Flora Botanica Balenciaga. Idziemy dalej. To były perfumy miętowe. Zaraz chciałam jakby drugą część ciała spryskać czymś innym, żeby zobaczyć, czy to działa. No gryzą, naprawdę. Tej ręki nie gryzą. No brawo, Guerlain. Jeszcze raz pokażę. Herba Fresca antykomarowa. Zadziałała. Demeter. Znowu Steam Rose i w Saint Laurent Body Kuros, bardzo znane perfumy. Boho Boko Eucalyptus Patchouli, Contradiction Calvina Kleina, bardzo znane perfumy. Tu mam tester, ta damska wersja. 4711 Mulhensa Pomegranate Eucalyptus, Escape for Men CK, czyli Calvin Klein. Nie mam. Polo Sport Woman, bardzo znane perfumy, które może w tej chwili nie są takie wszechobecne, na pewno wiele osób zna. I słuchajcie, Eau de Grey Flannel, kiedyś były naprawdę w znakomitej cenie. Mają zawierać eukaliptusa i Calvin Klein Woman, ta nowa kompozycja z tym dziwnym korkiem. Mam gdzieś ten koreczek, a ten flakonik, ale no, to jest ten Geoffrey Beene Eau de Grey Flannel z eukaliptusem i czekam na kolejne zestawienie, bo chcę tutaj już wam powiem. Yardley, nie, w eukaliptus zawiera jeszcze Yardley English Lavender. Właśnie English Lavender, chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Kiedy powąchałam te perfumy, bo z English Lavender nie ma takiego prostego tematu. Otóż te perfumy mają tą swoją starą wersję, która już jest nieobecna, i tą współczesną. I tą współczesną, kiedy powąchałam, pomyślałam sobie, że pachnie jak taki środek przeciwko komarom. Właśnie. Coś na rzeczy, więc jest może ten eukaliptus, więc ja już tą drugą rękę, która jest tak okropnie atakowana przez komary, nawilżę i zobaczymy, czy to będzie działało jak repelent. Niedrogie perfumy, więc jakby się sprawdziły w tej roli. Nie jest to zapach, który jakoś szczególnie mi przypadł do gustu, ale powiem szczerze, na świeżym powietrzu pachnie inaczej niż w domu. A jeśli jeszcze pomaga walczyć z komarami, więc będę musiała tu jeszcze z tyłu coś na siebie nanieść. No w tej chwili tu nie widzę żadnego komara. Na chwilę się uspokoiło. I bazylia. No z bazylią jest prosta sprawa. Po prostu możecie wziąć bazylię z supermarketu, rozetrzeć listki w dłoniach i może nawet ręce posmarować. Tak myślę. Albo po prostu samemu robić takie wody na bazie olejków eterycznych, ale o tym teraz wam opowiem. I bazylia. Bazylia jest w perfumach Le Monde Ebo. To są perfumy Kenzo, bardzo stare, bardzo znane i bardzo lubiane. Demeter Basil. 4711, czyli Mulhens Blood Orange Basil. Ungaro Men. A właśnie, mam Ungaro. Flakonik, szczęśliwie. Czyli te perfumy, można się nimi pokrapiać jeszcze. Przy okazji ochronę antykomarową sobie zapewnić. Teraz tak, troszeczkę mi się jeden flakonik tutaj rozczłonkował. Dolce Gabbana The One. Chcę wam go pokazać w całości, no bo musi tak wyglądać, żeby robił wrażenie. The One też ma zawierać bazylię. Yves Saint Laurent Homme, czyli Homme, pisownia, czyli mężczyzna. Oriflame My Little Garden. Eau d'Orange Vert Concentré. To jest bardzo znana woda Hermesa, która jest, domyślam się, w wersji uspółcześnionej. Zawierać ma bazylię. True for Men Calvin Klein. Nie wiem, czy mam. Nie mam. Chanson d'Eau. I teraz pozwolę sobie tym Chanson d'Eau,
Moje ulubione perfumy na lato, czyli tak intuicyjnie wybierałam te perfumy właśnie, więc pozwolę sobie gdzieś tak troszeczkę z góry zrobić sobie prysznic. Szczególnie tu mnie gryzły gdzieś tam. Ach, no to może będzie święty spokój, mam nadzieję, że nie rozdziuszę owady. Czyli Chanson d'Eau. W tej chwili ten flakonik perfum jest chyba w takim jaśniejszym koreczkiem. To jest woda, która ma ponad 20 lat i chyba już zaczyna się rozwarstwiać. Chyba się zważyła po tylu latach. To było Chanson d'Eau, Eau Sauvage Diora, czyli tutaj dominują te perfumy męskie. Ale wracając do Eau Sauvage Diora, tu nie chodzi o Sauvage w tym czarnym flakoniku, tylko Eau Sauvage. To woda w przeźroczystym flakoniku z lat 60. Polo Blue Ralpha Laurena. Uff, oj gryzą. Nie pomogło Chanson d'Eau. Może pomoże... No nigdy się tak nie perfumowałam. Polo Blue. Aha, to jest, wiem, to jest ten flakonik, który gdzieś tam nie bardzo działa, szkoda. Tak, to jest ten, a raz działa, raz nie działa. Ja tu bardziej wyczuwam nuty kamforowe, ale zobaczymy. Polo Blue, a no może jeszcze raz pokażę, chyba, czuję, że chyba będzie skuteczny. Ach, może tak pod światło. Piękny flakonik. Hugo Boss perfumy XY mają takie... taką linię. Puis Givenchy, ale moim zdaniem za słodkie mogą być na komary wręcz wabiące. 4711, czyli ta wersja podstawowa, która jest podobna i ma podobne składy, zresztą przymierzam się do filmu o tym, to Eau de Cologne Imperial. DKNY Pure Verbena. Wersja Pure ma tych kilka edycji, różaną, werbenową i waniliową. Werbenowa jest taka lekko zielonkawa, nie wiem czy to teraz widać. I Euphoria Man. Jest ten flakonik. Nawet mam wersję Intense, ale nie wiem, czy jest skuteczna. I teraz znalazłam ten mój olejek lawendowy. I te miejsca ukąszone postaram się jakoś potraktować czymś. No, pogryzły mnie. Także ja noszę taki olejek bardzo często przy sobie. Także kochani, to był taki mój test na żywo. Naprawdę herba freska pomogła. English Lavender chyba też, ale wydaje mi się, że najmniej skuteczne było Chanson d'Eau. I teraz mam takie do Was pytanie, czy mieliście już takie obserwacje, że perfumy mogą odstraszać owady? Wiem, że ludzie na przykład używają perfum, kiedy idą do lasu i obawiają się kleszczy. I powiem szczerze, sama bardzo często, właśnie gdzieś tam okolice buta, nogawek, używam perfum bardzo, bardzo intensywnie. Słuchajcie, tu komary latają, zobaczymy. No tak, twarzy nie spryskałam za bardzo, więc przychodzą. I działało, przynajmniej ja nie miałam przez wiele, wiele lat ostatnio przygód z kleszczami. Czy zaobserwowaliście, czy tak samo to działa na komary? Może też na inne owady, które wszystkie podobno z natury mają wybitny węch. Bardzo czuły i taki, no, kosmiczny wręcz. Więc jeśli macie jakieś obserwacje w tej materii, to byłabym wdzięczna. A jeśli nie, to po prostu zachęcam Was do testowania perfum pod tym kątem i mówcie, jak to zadziałało. Czyli mięta, eukaliptus, bazylia. No i oczywiście możecie robić te wody lawendowe, przy czym uważajcie, bo naturalne substancje też uczulają. Mnie ostatnio na przykład moja własna lawenda uczuliła. Zrobiłam sobie ten dwufazowy płyn, czyli woda plus lawenda, no i troszeczkę mnie podrażniła, może za duże było stężenie, więc mniejsze. Jak zaczynajcie od małego stężenia albo róbcie próby uczuleniowe, albo w ogóle nie nanoście na skórę, tylko na ubrania. I wtedy zobaczycie, czy to będzie działało, czy nie. No, chcę jeszcze chwilę poczekać, żeby zobaczyć, czy te komary przyjdą tutaj mnie kąsać, ale naprawdę, herba freska zadziałała i English Lavender też. Można powiedzieć, herba freska relatywnie droga, chociaż jak na świat perfum, to powiedzmy, jeszcze cena przyswajalna. English Lavender relatywnie tani. No tak, krążą, ale nad głową. Rąk nie gryzą, więc spróbuję sobie taki ten prysznic zrobić, żeby mieć święty spokój. Ja już będę uciekać do domu, zanim mnie zjedzą komary. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam wszystkiego pachnącego i przy okazji antykomarowego. Pa, pa!